Cześć widzowie, witamy was na kolejnym meczu z Tomilu Olsztyn. Dzisiaj mecz na szczycie tabeli, ponieważ ze Zniczem Pruszków, a walka o bezpośredni awans do pierwszej ligi wciąż trwa, także zobaczymy, jakim rezultatem zakończy się dzisiejsze spotkanie. Na wstępie chcieliśmy wam jeszcze mega podziękować za super odbiór ostatniego vloga z wyjazdu do Płocka. To wbiło aż 3000 wyświetleń, tak naprawdę rekordowy film na ten moment na naszym kanale, a to dopiero początek. Mamy nadzieję, że będziemy was coraz bardziej zachęcać do naszych treści i mamy nadzieję, że będziecie oglądać nawet te vlogi ze Stomilu coraz częściej. I rozpoczęli tą prawdziwą batalię, bo jest to mecz aż o 6 punktów, nie tylko o 3. Mierzy się ze sobą druga z trzecią ekipą tej ligi. Między nimi są raptem 2 punkty różnicy, więc ekipa, która zwycięży w tym spotkaniu, zrobi naprawdę mega duży krok w stronę awansu bezpośredniego do pierwszej ligi. Na dzisiejszy mecz zaprosiłem specjalnego gościa. Marceli Kendra, 90minut.pl. Tak jest, jest to redaktor portalu 90 minut, mój serdeczny przyjaciel. Powiedz mi, jak ci się podoba atmosfera w drugiej lidze, bo w zeszłym sezonie, jak wiadomo, chodziliśmy na mecze, była to pierwsza liga, tym razem spadli do niższego szczebla rozgrywkowego. Jak ci się podoba atmosfera w drugiej lidze? Paradoksalnie, w drugiej lidze atmosfera jest jeszcze lepsza, bo mecze w większości są wygrane albo na styku. Więc uważam, że zdecydowanie lepiej to wygląda na drugiej lidze, tak? To prawda, mecze są dużo ciekawsze, dużo bardziej zacięte. No i mamy 38 minutę. Na ten moment wrzawa na trybunach, ale kołysanka na boisku. Za dużo się, szczerze mówiąc, nie dzieje. Jakieś tam sporadyczne sytuacje po obu stronach, głównie ze stałych fragmentów, ale gra nie zachwyca kibiców. Na ten moment gra jest głównie w środku pola, co mogliśmy się spodziewać po dwóch drużynach, które lubią po prostu grać w środku pola, usypiać się wzajemnie. Były głównie sytuacje po rzutach rożnych, rzutach wolnych, poprzeczkę po stronie Stomilu, ale na ten moment 38 minuta i mamy 0-0. Mamy nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Trzeba przyznać, że majówka w Olsztynie zaczęła się na sportowo. Cały stadion wykupiony, jest naprawdę mnóstwo kibiców na Piłsudskiego. No i na pewno życzyliby oni sobie, aby te 3 punkty zostały właśnie tutaj. Jest ze mną redaktor Stomil.pl. Cześć. Tak, pierwsza połowa była dość usypiająca, wręcz można powiedzieć. Jakie wrażenia? Czy ja wiem, usypiająca pierwsze 25 minut, w miarę fajne w wykonaniu Stomilu, ale oba zespoły się badały. Nie chciały popełnić błędu, nie chciały stracić bramki. Musimy pamiętać, że Znicz jest najgroźniejszym, czy drugim najgroźniejszym zespołem na wyjazdach. Zebrał naprawdę bardzo dużo. Ostatnich 5 wyjazdowych spotkań to zwycięstwa, więc myślę, że gdzieś z tyłu głowy w głowach olsztyńskich zawodników jest to, że tutaj Znicz przyjechał po 3 punkty, ale my też chcemy 3 punktów. Hitowe spotkanie. Mam nadzieję, że druga połowa będzie lepsza. Ja również. No tak, dużo gry wprawdzie w środku pola. Warto mieć to na uwadze, że jednak jest to mecz o 6 punktów. Tak? Jest to bardzo ważne i obie ekipy sobie z tego zdają sprawę. To nie można popełnić takich podstawowych błędów, szczególnie w defensywie, bo może się to skończyć zerowym dorobkiem punktowym po tym spotkaniu, a to bardzo by oddaliło jedną lub drugą ekipę od tego bezpośredniego awansu. No i wystartowała druga połowa. Póki co mecz nie wygląda zbyt dobrze, ponieważ jest po zero. Podobnie jak mecz z Olimpią Elbląg, aczkolwiek liczymy na tego, liczymy, że bramki będą padały, ponieważ będą to naprawdę cenne 3 punkty. No.
60 minucie mamy podwójną zmianę. Na murawę w drużynie Stomilu Olsztyn wchodzą Szypulski oraz Kalisz. Powoli się kończy sezon, powoli też się kończą niektóre wypożyczenia. Między innymi nasz bramkarz Jakub Mądrzyk no jest fundamentalną, można powiedzieć, postacią w tym sezonie. Na bramce jest mega pewny, najwięcej czystych kąt w lidze. Jak pan się zapatruje na to, czy Stomil będzie bardzo próbował przedłużyć jeszcze to wypożyczenie, czy jednak chłopak będzie chciał starać się walczyć o tą jedynkę w Rakowie Częstochowa? Na pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze. Tym bardziej, że widzimy się już na stadionie od jakiegoś czasu, więc spokojnie, Perty, możemy sobie mówić. Wiesz co, powiem ci tak. Rozmawiałem z Kubą Mądrzykiem, jeśli by Stomil awansował do pierwszej ligi, a on miałby jakieś tam wątpliwości w Rakowie, nie wiadomo jaka jeszcze będzie sytuacja, zmiana trenera, no można już chyba mówić, u mistrza Polski, tak, u mistrza Polski, zmiana tego trenera. Kuba, gdyby nie mógł tam za mocno rywalizować o jedynkę, chciałby tu zostać, chciałby tu pograć w pierwszej lidze, bo dobrze się tu czuje, świetnie się mu tu gra i tak jak wspomniałeś wcześniej, 12 czystych kąt, być może zaraz dojdzie do tej 15, którą sobie zakładał przed sezonem, jakby tu został na następny sezon. I tego pewnie ja wszyscy kibice życzą ja sobie, za. Tak, dobra, dobra, dzięki wielkie. Nie ma za co, trzymajcie się. Siedemdziesiąta minuta i choć mecz cały czas nie porywa, to naprawdę tempo gry wzrosło, co jest na plus dla tego widowiska. To pierwsze 15 minut drugiej połowy to kompletna dominacja, znicz Pruszków, nie ma co mówić, cały czas w ofensywie. Potem po zmianach, po dwuosobowej zmianie w Stomilu było takie 5-7 minut przewagi Stomilu. Znowu wróciliśmy do gry głównie w środku pola, dużo fauli, przed chwilą mieliśmy bardzo dość groźny wypadek. Pomoc jest medyczna na boisku, jest 70 minuta, 20 minut do końca, ale myślimy, że przynajmniej jedna bramka tutaj jeszcze wpadnie. Tak, no na pewno znicz jest częściej na połowie Stomilu, ale z drugiej strony to Stomil ma dogodniejsze te sytuacje bramkowe, więc naprawdę mecz cios za cios to jest złe określenie przy wyniku 0-0, ale ciężko przewidzieć, co tutaj dalej może się wydarzyć. Mecz zakończył się wynikiem 0-0, także jeden punkt na naszej stronie. Panowie, jakieś trzy słowa po meczu? Punkt jak najbardziej ważny, tak? Podstawowym zadaniem na ten mecz było, aby go nie przegrać, w drugiej kolejności, aby go wygrać. Najważniejsze, że tych trzech punktów nie oddaliśmy dla gości. Minusem jest to, że Kotwica Kołobrzych swój mecz wygrała i dojechała do nas punktami, oboje mamy ich po 51, więc ścisk będzie do końca, zostało 5 kolejek do końca tej rundy, do końca tego sezonu nawet, więc tutaj wszyscy ciągle są w grze. No tutaj nie ma co mówić, teraz będzie najważniejsza faza, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, a ścisk, który teraz spowodowała Kotwica Kołobrzych swoją wygraną, będzie już naprawdę... Nikt nie może się wystrzegać błędów, więc takie wyniki, nawet jak jeden punkt tutaj, gdzie każda z drużyn miała swoje okazje i na pewno mecz mógł się potoczyć w obie strony, więc myślę, że punkt i zadowala i Stomil oraz znicz. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz. Znicz to jest dobra, dobrze poukładana drużyna, więc wiedzieliśmy, czego możemy się po nich spodziewać. Myślę, że mieliśmy swoje sytuacje, żeby wygrać to 1-0, ale nie, zagraliśmy kolejny mecz, czwarty z rzędu na 0 z tyłu. Myślę, że w dalszym rozrachunku trzeba ten punkt szanować. Nie? Chcieliśmy wygrać, wiadomo, no ale może tak musi być po prostu. Dzień dobry Państwu. Powiem tak, że przygotowując się do tego meczu, na pierwszej odprawie przedmeczowej przedstawiłem taki slajd przedstawiający piłkę i pad do PlayStation. Macie świetną drużynę. Drużyna, która jest bardzo dobrze prowadzona, która jest niesamowicie zdyscyplinowana. Zgodzę się tutaj z wcześniejszymi wypowiedziami waszego trenera, że celowo oddajecie w pewnych momentach piłkę, kierunkujecie ataki przeciwnika w pewne sektory boiska. Z tych sektorów boiska chcecie tą piłkę odebrać, przejść w atak szybki. Jeżeli to się nie udaje, przechodzi w obronę niską, z obrony niskiej świetnie przechodzicie w pole karne, świetnie te pole karne bronicie. Teraz przygotować się do was, żeby was czymś zaskoczyć, to jest niesamowite wyzwanie. Dzień dobry,
Myślę, że spotkały się dwaj godni siebie rywale i tak jak przygotowaliśmy się do tego spotkania, myślę, że to wszystko się potwierdziło na boisku. Myślę, że respekt z jednej, jak i z drugiej strony widoczny był od pierwszej do ostatniej minuty i co to w pewnym sensie można powiedzieć, że zabiło widowisko, jeśli chodzi o atrakcyjność, ale śmiem twierdzić, że zdobyta bramka by sprawiła, że to spotkanie byłoby bardziej otwarte i wtedy mogłoby to wyglądać inaczej. No i to tyle od nas już dzisiaj. Stomil dołożył kolejną cegiełkę do tego awansu, choć i goście dalej są w grze. Spotkamy się tutaj na Piłsudskiego 13 maja na spotkaniu z Wisłą Puławy, więc warto teraz zostawić suba tam na dole, żeby być na bieżąco i czekać na kolejny materiał. Emocje będą do ostatniej kolejki. Na razie.